Godzina 7:15 rano i standardowo zaczynamy dzień od ścinania papryki, a tutaj jak możecie widzieć, kolega Hajdar owija sobie. Cześć Hajdar. Cześć. Jak się masz? Pół na pół. Pół na pół? Czemu? No, może być jutro praca. Jutro do pracy idziesz? No. Inne szklarni i pomóż. O, chud są mir chęt jaj kraj. Jaj findin. Pieniądze nie jest wszystko. Tak, ma rację. Tutaj kolega Hajdar mówi, że jednak pieniądze to nie wszystko. Bo musi iść jutro do pracy na inną szklarnię, mówi. Ja mówię do niego, że dobrze sobie zarobi. O, mówi, że pieniądze to nie wszystko. Dobra, to zapraszamy na kolejny odcinek. Czarna robota. Siemano. Siemanko. Witamy serdecznie w kolejnym piątkowym wideoblogu. Odcinku. Tak jest. Może być wideoblogu, no. Może być vlogu. Ważne, że jest piąteczek i baj na weekend, mordeczki. Papryka bez zmian. Jeden wózek z rajki. Tak, cena 2 euro. Mniej więcej tak. 2 euro, tak, bo pytałem. 2 euro za kilogram na skupie. Pogoda dzisiaj jest wybitnie piękna. Zajebista. Ochar mówi, że jutro rozpala grilla. No, normalnie. Normalnie. Jutro, no, normalnie. Rozpalam grilla i tyle. Będę siedział kiełbachę i piwem zapijał. A co? Słuchajcie, co dzisiaj robimy? No, skończymy zrywać paprykę. Jak skończymy, to pójdziemy zmierzyć planta. W sumie to dwa. Dwa planty. Zobaczymy, jak tak urosły. Ja obstawiam, że mają gdzieś no, takie dobre 1,80 m mogą mieć, nie? No, no, będą miały, na pewno. Będą miały? Tak, będą miały. Lekko, no. No, ale to zobaczymy, zobaczymy, nie? Ale myślę, że gdzieś koło tego będzie, nie? Od poniedziałku będą 3 osoby na ścinkę, dodatkowo, 2 z tamtego roku, ale te osoby akurat nie były filmowane, także Marcin i Dawid jeszcze trochę poczekacie zanim przyjadą. Tak. I ktoś nowy ma przyjść. I ktoś nowy. Oczywiście też część jutro jedzie do pracy na kręcenie plantów, bo dzisiaj nie będzie to skończone. Tak, Turcy i Arabowie jutro kręcą, a Polacy śpią. Tak, nie, my będziemy kręcić vloga. Ale, vloga, właśnie. Jutro mamy fryzjera, nie? Tak, fryzjera mamy też po południu. No. Damy radę, no. Jasne. Ważne, że piękny weekendzik się zapowiada. I oby tak było. No dobra, to idziemy dalej, coś tam porobimy. I widzimy się na mierzeniu. Tak jest. Elo. Dziękujemy. No, proszę bardzo. Widzowie, podsumowując ten tydzień, zebraliśmy tylko 34 tony papryki. Czyli nie tak dużo, bo w pełnym sezonie dziennie będziemy tyle zbierać. Cześć Ochara. Siema, siema. Jak tam, zmęczony? No trochę ta pogoda dzisiaj, strasznie gorąco dzisiaj było. Tak, raczej nie, może nie aż tak gorąco, ale duszno. Dzisiaj było tak duszno na szklarni, nie? 34 tony, no to spoko, nie? No nie 4 dni zbieraliśmy, podkreślam. Tak, nie jest źle, jeszcze po dwa jurki, jak jest cena, jak na pierwsze cięcie, to nie ma dramatu, nie? No nie ma. Nie, nie, nie ma tragedii, jak to się mówi. No i dzisiaj na czym ten czas? Mierzymy naszego planta. Żeby nie było, że oszukane czy coś, dalej są te same znaki, TV jest, jest. A więc jedziemy, ale świeci mi tu w oczy, nie wiem czy to będę widział. Ty nie, no one 1,80 m nie będą miały, bo ja zapomniałem, że jest rynna. Ale to... Chociaż, czekaj. Nie, 80 nie, ale... 25. Czekaj, nie widać. 25 się kończy top. Widać widzowie? No listek widać, 30, tam no. Widać. No, między dwa, bo 30, bo ja nie wziąłem, jak staliśmy tam z rana w tamtej rajce, to ja nie brałem pod uwagę tego, że przecież one są na rynnie. Tak, ale teraz one pójdą szybko do góry, bo zobaczcie, tu już jest papryka zebrana, no, i ona teraz gwałtownie będzie rosła do góry. Bo tutaj już... następna. Tak, ta będzie szła powoli. No, ale tutaj, teraz... gdzie my jesteśmy? Tu my będziemy zbierać dopiero gdzieś środa czwartek. Tak, środa czwartek, no ale planty no, teraz... Zobacz, ta już fajnie urosła. Tak, teraz woda pójdzie trochę w plant przez ten weekend, nie? No ale tu no, w przyszłym tygodniu będzie trochę tej papryki. Ale tak mówię, na razie w planty to teraz wali wszystko, nie? Idą do góry. Co jeszcze musimy drugiego zmierzyć, idziemy i... Drugą godzinę zmierzyć. I zaczynamy weekend. Tak, barbecue odpalić, nie? A co, jutro może z kosiarką wyskoczę na dwór? No, wypadałoby, nie? Bo już taka pora. Chyba ja mam po tą trawę już, chłopie. Ale to muszę mieć cały dzień, bo wiesz... Chyba sobie podjedziemy, czy co? Nie ma problemu. Piękna pogoda normalnie. Co, dzisiaj jakieś piwko? O, na spokojnie. No, też na spokojnie. Zakupy.
Też dzisiaj na zakupy skoczę. Żeby mieć już z głowy, nie? Tak, żeby jutro mieć wolne. Weekend na spokojnie. No, ale jakieś piwko wieczorem wypiję. Jasne, należy się. Gdzie te lampy? O, tutaj. Należy się, o cara. O, no dokładnie. Dobra, czekaj. O. No już oni te lampy mają wyjebane. Dokładnie. Już ich nie włączają. Chciałem się powstrzymać, ale mówię. Widzisz, papryka to... Raz przeklnę, nic się nie stanie. Nie była nawet zbierana, widzisz. Tutaj? Bo nie była zbierana, bo tu były ten. One są... Miękkie. Aha. A to nie jest to, co była tydzień później sadzona, nie? Czekaj, za daleko poszliśmy, mordo. Nie, bo Stefan z lasu wyszedł z tej rajki. To było miękkie. A, za małe były jeszcze. Za małe były papryki, dlatego one są to, która to była bestia? Koło druta, tu jest. Koło druta, dobra. Tylko nie pomyl się z drutem, żebyś nam druta nie zmierzył. Jak na moje oko, to gówno idzie. Gówno idzie, nie? Gówno idzie normalnie. Zobaczcie, jest mniejszy, 1,10 m. 1,10 m. 20 no. centymetrów różnica, a pod lampami, ale beka. A pod lampami, ty. No, ale czuć, że ta łodyga jest tylko twardsza, tak naprawdę to... Zobacz tu, jakie to jest twarde. To będzie ciężko rozrywać potem. No. Kula jak cholera, no. Obyś, to gałąź. Jakbym ci w łeb tym czasem, to normalnie... Zabity na miejscu. Rozbity banie. Zabity na miejscu. Piszcie, kochani, co robicie w weekend, jakie plany macie, bo nie wiem, jak u was, ale u nas słonecznie będzie. Jeszcze trochę będziemy grillować, nie? Tak, jeszcze trochę będzie grillować. Jeszcze z parę tygodni. No od jutro już 17 stopni ma być. No to kurde, w krótkich gacach idzie wyjść. Normalnie. Powiem ci, że widziałeś ostatnio w sobotę, robiłem live'a takiego z rana. No, ciepło. Tu w samej bluzie siedziałem, kurtkę miałem, zdjąłem, bo kurde, tak mi po plecach waliło, a dzisiaj 15-17 stopni, no to wiesz. Tak, no ale jest 17 stopni, ale drodzy widzowie, czasami jest taki w chuj zimny wiatr, więc odczuwalna jest zawsze nisza, ale jak nie wieje, to naprawdę jest bardzo gorąco, nie? Bardzo spoko. Bardzo spoko, tak. Dobra. Kończymy dzisiejszy odcinek. Krótki, szybki. I na temat. I na temat. Dobra, trzymajcie się. I co, widzimy się? No jutro się widzimy. Udanego weekendziku, mordeczki. Wypoczywajcie, ładujcie bateryjki. Tak jest. I subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Tak jest, mordeczki. Trzymajcie się. Jo.